Keta z wykształcenia, a pan Szymański schował się w biurze poselskim i nie chce wyjść. Krzyczał i nie chce wyjść. Taka to jest kampania w Grudziądzu, szanowni państwo. Pan jest radny, pan powinien się wstydzić, bo pan jest albo niedouczony, albo pan ma w sobie tyle złej woli, żeby tak ludzi traktować. Szanowni państwo, ja dzisiaj wszedłem do biura poselskiego pana Szymańskiego posła. Schował się, boi się, nie chce nie powiedzieć. Nie schował się, zapraszał pana, żeby usiął. Ten pan jest jego pracownikiem i radnym miasta i porównuje prawo i sprawiedliwość do nazistów. Nie porównuje prawa i sprawiedliwości do nazistów. Publicznej może pan mnie obrażać, może pan się ze mną nie zgadzać, ale nie panie życzę sobie, żeby pan mnie do nazistów porównywał. Katecheta a kłamie. Gdzie mojego dziadka naziści zabili. Heta, kłamie, wstyd. Do widzenia, wstyd, panie pośle. Ten pan, który chciał hali targowej, nie chciał. Brawo! Brawo, szanowni państwo. Radny nie chce hali. Kolejna manipulacja. Ten radny, szanowni państwo, głosował za tym, żeby w budżecie miasta zabezpieczyć środki na realizację tej kampanii. A ten radny głosował przeciwko. Miasto skończycie, bo nie pokrywacie straty szpitala od lat i to was zgubi. I szpital grudziądzki zniszczycie. Zniszczycie grudziądzki szpital. Dobrze, proszę państwa, to jeszcze... Nie pisał, nic nie umieszczał, wszystko się wypadł. Nie, pan kłamie, taki, pan taki kłamie. Kozaczek mały w biurze, kłamie, za plecami pana, za plecami pana Szymańskiego. Pan odważny, odważny. Nie mam stabilizatora. Tak samo jak drży państwu ręka. Strasznie się pan denerwuje. Nie denerwuję się, tylko jestem po prostu zmęczony. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Grudziądza. Do północy. Nie wierzcie tym ludziom. No dzisiaj w biurze poselskim Tomasza Szymańskiego mieliście gości w związku z twoją aktywnością na Facebooku, że porównałeś Prawo i Sprawiedliwość do nazistów. Jest tam odpowiedni wpis na Facebooku. No i poseł Kałużny zażądał przeprosin. Jak to się skończyło? Zgadza się, panie redaktorze. Dzisiaj do biura poselskiego przyszedł pan poseł Kałużny ze swoim, chyba podejrzewam, asystentem, który nagrywał od samego wejścia filmik. Rozumiem, że jest kampania wyborcza, w związku z tym pan poseł Kałużny, który ma odległe miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, musi czymś się wyróżnić, więc szuka jakiegoś rozgłosu. Pan Kałużny albo czyta z niezrozumieniem, albo manipuluje. Przytoczył mój wpis na Facebooku, twierdził w zasadzie, że ja popełniłem wpis na Facebooku, który przyrównuje Prawo i Sprawiedliwość do nazistów. Otóż zapewniam państwa, że jest to nieprawdą, nigdy takie coś nie miało miejsca. 8 sierpnia na portalu społecznościowym Facebook zamieściłem grafikę, w której jest między innymi odwołanie do działań Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość realizuje szeroko zakrojone programy socjalne. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z rasizmem, homofobią, ksenofobią, antysemityzmem. Mamy fanatyczny antykomunizm, mamy kult rodziny i wielodzietności, militaryzm i kult oręża, utożsamianie partii z narodem, uznawanie przeciwników politycznych za wrogów narodu, szukanie poparcia głównie wśród proletariatu i niższej klasy średniej, uznawanie odmiennych poglądów za przejaw zdrady, wszechobecną, nachalną propagandę. Szanowni państwo, myślę, że problemem byłoby nie zgodzić się z tym, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z takimi szeroko rozumianymi różnymi działaniami czy realizacją różnych programów czy aktywności. I otóż, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, wygrywając legalne wybory. Podobnie działo się w latach 20. za naszą zachodnią granicą, gdzie do władzy również doszła partia polityczna, również wybrana w legalnych wyborach. Tą partią była NSDAP. Jedna i druga partia polityczna, Prawo i Sprawiedliwość i druga partia polityczna NSDAP, realizowało taki sam program. Realizowało takie same działania. Za czasów jednej i drugiej partii politycznej mieliśmy do czynienia z takimi samymi działaniami. Więc ja nie przyrównałem Prawa i Sprawiedliwości do nazistów, bo uważam, że nazizm był czymś okropnym, a wszyscy naziści powinni ponieść konsekwencje za swojego życia i powinni być wszyscy potępieni jak jeden mąż po śmierci. I tak w większości przypadków się stało. Mam rodzinę, która przelewała krew za wolną... Miałem rodzinę, która przelewała krew za wolną Polskę. Moja rodzina też była dotknięta działaniami nazistów i szeroko potępiam nazizm, szeroko potępiam przyrównywanie jakichkolwiek
kogokolwiek osób do nazistów. I tego nigdy nie robiłem i nie będę robił w przeciwieństwie do działaczy czy bojówkarzy, którzy sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością. Szanowny panie redaktorze, chciałbym jeszcze dodać, że to nie kto inny jak prezes IPN-u wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość hajlował, pokazywał nazistowski gest, który myślę, że wszystkim Polakom kojarzy się jednoznacznie. Więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że ja kogoś nazywam nazistami, to trzeba spojrzeć w swoich szeregach, czy ich koledzy, czy ich przyjaciele nie są na przykład neonazistami, neofaszystami. To pytania, na które Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie odpowiedzieć. I powtarzam, nigdy nie przyrównałem nikogo do nazisty. Prawo i Sprawiedliwość, jedna partia, NSDAP, druga partia, jedna i druga wybrana w wolnych, demokratycznych wyborach.